Hej, witajcie w kolejnym odcinku. Jest to 46 bodajże odcinek, tak. Tym razem, no dokładnie, tu jest, o, Siri czegoś szuka tam. Właśnie idziemy do niej porozmawiać z nią i jej pomóc. Ma jakieś sprawy w Nowigradzie do załatwienia, więc... Szukasz czegoś konkretnego? Jakiegoś ładnego drobiazgu. Chcesz sprawić komuś prezent? Kiedy ostatnio byłam w Nowigradzie, miałam trochę kłopotów. Wyobrażam sobie. Parę osób mi wtedy pomogło, a inne niekoniecznie. I jednym i drugim chcę się teraz odwdzięczyć. Zapowiada się ciekawie. Pójdziesz ze mną? Jasne. Prowadź. Pomożemy jej, a potem wrócimy. Musimy dotrzeć na wyspę Świątynną. Nigdy nie byłaś zbyt religijna. I dalej nie jestem. Chodźmy. O, czyli ktoś jej nie pomógł chyba tam. Ups. Jesteśmy już prawie na miejscu. Dokąd właściwie idziemy? Spotkać się ze skurwielem juniorem. Trochę na to za późno, on nie żyje. Pytałam Zoltana i mówił, że skurwiel cały i zdrowy siedzi na wyspie Świątynnej. Osobiście wbiłem mu miecz między żebra. Musiała ci się omsknąć ręka, bo wygląda na to, że się wylizał. Co ty mówisz? Przecież ja go tam skatowałem. Po co w ogóle chcesz mocno. Chcę mu spojrzeć w oczy. I co wtedy? Nie wiem. Zależy, co w nim zobaczę. Przecież ja go wtedy dość mocno skatowałem i wbiłem mu ten miecz. Chyba mówiłem mieć, ale że aż tak? Ale że przeżył? Czego tu? My do pana Wileja. Pan skurwiel czeka na ważnych gości. Wynocha, wy... Wypierdki! Może jakoś się dogadamy? Tak, dogadamy się. Idźcie na górę. Szef czeka. Dziękuję, bandyci. To było dziwne. Co najmniej. Ciekawe, co kombinują. Zaraz się przekonamy. Junior. Ej, ale ciekawi mnie to, chyba że to wtedy nie był. Nie no, był. Trochę ich tu jest, ale to nie problem, nie? Proszę, proszę, kogo ja widzę? Wreszcie znalazłeś swoją małą protegowaną? Trochę ci kurwa zeszło. Co on na pewno? Dla mnie wygląda na całego i zdrowego. A, bo ty myślałeś, że mnie wtedy zajebałeś? Niespodzianka, kurwa! Zawrzyj gębę, wiedźminie, bo jeszcze ci ktoś coś do niej włoży. Ja się nawet nie odezwałem. Dokończę to, co zacząłeś. Chora, stój, to ja, Dudu! Dudu Biberwel! Naprawdę mnie nie poznaliście? Dudu? Zaczekaj, Ciri. Po napadzie na skarbiec Dijkstry rozpłynąłeś się w powietrzu. Jak cię znalazłem? Mów! To było na placu rzeźników. Grałeś w sztuce pryszcili. Ściągnąłeś mnie na scenę. Odłóż broń, Ciri. To Dudu. Na Bogu! Ale mi strachu napędziliście. Albo... Następnym razem nie wkurzaj wiedźminów. Skurwiel junior? Już nie miałeś się pod kogo potrzeć? Kiedy mu wtedy uciekliśmy, nie wiedziałem co robić. Nie mogłem się więcej ukrywać. Wcześniej czy później i tak by mnie znaleźli. Wtedy podjąłem decyzję. Nikt prócz nas nie zdążył się zorientować, że on nie żyje. To była moja szansa. Biznę ma, ale mógł sobie sam zrobić. Nie płakał po skurwielu juniorze. W całym swoim nędznym... Chyba, że to Dudu. Zabawne, że stał się użyteczny dopiero po śmierci. Mówią, że każdy zasługuje na drugą szansę. Może to i prawda. Skurwiel junior w pewnym sensie dostał drugie życie. Dzielił je z pewnym Dopplerem, nazywanym przez przyjaciół Dudu. No nie podejrzewałam cię o taką odwagę. Ja siebie też nie. A z innej beczki. Nawet nie wiesz, jaka to ulga, że nic ci nie jest. A dla mnie, że nie poderżnęłam ci gardła. Wybrałeś sobie ciekawą branżę. Zawsze miał głowę do interesów. Z burdelami i hazardem też na pewno sobie poradzi. W tym sęk, że już nie muszę.
Dwa tygodnie po śmierci Wileja ogłosiłem, że nawróciłem się na wieczny ogień. Sprzedałem nielegalne interesy i zająłem się handlem dalekomorskim. I nikt z ludzi Skurwiela nie protestował? Mam znajomości w korporacjach handlowych, więc zyski są dwa razy większe niż przedtem. W przypadku ludzi Wileja dwa razy więcej koron w mieszku to dwa razy więcej szacunku dla tego, kto mieszek daje. Ktoś może cię zdemaskować. Ludzie Wileja się nie zorientowali, jego współpracownicy też nie. Nawet wy daliście się nabrać. I mogło się to dla ciebie źle skończyć. Fakt. Czasami mnie ponosi, ale zwykle uważam. Na nas już czas. Racja. Musimy zajrzeć jeszcze do Złotego Jesiotra. Miło było was widzieć. Uważajcie na siebie. Ty też. Bywaj, Dudu. Ciekawe. Po co idziemy do Jesiotra? Spotkać się z dziewczyną, która kiedyś mi pomogła. Kto to? Znajoma Jaskra. Ma na imię Bea. Jest kelnerką w Złotym Jesiotrze. To nie ona kojarzę. Skontaktowała mnie z Jaskrem. Zaraz się zatrudnisz. Chcę jej podziękować. Dużo wtedy ryzykowała. Czemu ryzykowała? Miałam wtedy na karku straż świątynną. Już za sam kontakt ze mną mogła zostać wychłostana. Zawsze się musisz w coś wpakować. No to po tobie. No właśnie. Tam jakaś pani potrzebowała pomocy, ale to może być potem. A! Wolnego! Nie wiem, dobrze idę. Improwizuję. Wiesz, byłam kiedyś w mieście bardzo podobnym do Nowigradu. Tylko ludzie byli tam znacznie wyżsi i mieli czarną skórę. To było gdzieś w Zerikani? Nie, w innym świecie. Jakie to uczucie, kiedy skaczesz między światami? To jak przechodzenie przez portal, czy jakoś inaczej? Trochę inaczej. Na początku było ciężko. Nie do końca nad tym panowałam, więc musiałam się mocno skupić, żeby nie wylądować na przykład w środku wulkanu. No tak. Ale treningi za Walachem dużo mi dały. Teraz po prostu myślę o miejscu, do którego chcę się przenieść, zamykam oczy i... Już. Voilà. Daliśmy ci szansę. Trzeba było z niej skorzystać. Pluję na wasze szanse. Pożałujesz, krowo. Więcej kurtuazji, mówisz, dodamy. Nie wtrącaj się, to nie twoja sprawa. Wyciągajcie broń, miejmy to już za sobą. Co? Chcecie ją skrzywdzić, ja na to nie pozwolę. Potem będzie kłótnie, udowadnianie, kto jest mocniejszy. Nie mam na to czasu. Wyciągajcie miecze. Co ty mówisz? Brawo, mam temat na kolejkę. Dzięki, tym razem byli naprawdę zdeterminowani. Pierwsza mi podziękowała. Nie zadzierała. Kiedy mam nie wpuszczać nie ludzi tylko dlatego, że jakiś drap mi grozi? Niedoczekanie. Kiedy rozwaliłem kogoś w karczmie. Dobrze cię widzieć, Bea. O. I ciebie, Ciri. Kim jest twój szarmancki towarzysz? Geralt z Rivii. Ten Geralt? Bardzo mi miło. Wiele o tobie słyszałam. Od Jaskra. Ciri, zdaje się, że miałeś sprawę do załatwienia. Racja. No, to co was sprowadza? Chciałam ci podziękować. Za wszystko. Och, daj spokój. Każdy na moim miejscu zrobiłby to samo. Nie każdy miałby tyle odwagi. Dziękuję. To dla ciebie. Taki drobiazg, żebyś o mnie pamiętała. Och, jest piękna. Dziękuję. To co, zostaniecie na zupę i pieczeń? Karczmarz ubił rano świniaka. Dzięki, ale musimy jeszcze odwiedzić Zamurze. A, idziecie do Waldo. No to nie zatrzymuję. Tam też na pewno dobrze was nakarmią. Dobre was nakarmią. Bywajcie oboje. Opiekuj się nią, Wiedźminie. Będę. Bywaj. Bywaj. Dobra, załatwione. Czyli takie po prostu chodzić po ludziach, coś tam... Ta twoja koleżanka. Ludzie, ja. Właśnie. Co z nią?
Nic. Wydawała się miła. Geralt, jesteś okrutny. No co? Co takiego interesującego jest na zamian? Obóz wędrownych cyrkowców, nie ludzi. Kiedy tu przyjechałam, chciałam się skontaktować z Triss. Nie było łatwo. Wydałam prawie wszystko, co dał mi Bar. Do spotkania nie doszło, bo na miejscu zjawiła się Straż Świątynna. Od tej pory byłam poszukiwana. Triss nie próbowała się potem z tobą skontaktować? Ona o niczym nie wiedziała. Myślała, że spotka się z kolejną alchemiczką, która chce uciec z Nowigradu. Nie chciałam jej narażać. Byłam ścigana i bez grosza. Wtedy spotkałam Waldo. On i jego ludzie mi pomogli. Potem poznali mnie z Beą, a dzięki niej trafiłam do Jaskra. Resztę historii. Gdzie jest ten twój znajomy? Ciri, ty diable wcielony! Gdzieś ty się podziewała? Witaj, maleńka, co to, przyprowadziłaś dziadka? Egar, jesteś podły. Pozwólcie, że wam przedstawię. Geralt z Rivi. A, witamy. Wiele o tobie słyszeliśmy. Wzajemnie. Dzięki, że pomogliście Ciri. O, nie mieliśmy wyboru. Takiej dziewczynie nie sposób odmówić. No, dobrze, że jesteście. Trafiliście w ostatniej chwili. Jutro byście już nas tu nie zastali. Wyjeżdżacie? Wkrótce mają się zacząć wysiedlenia nieludzi. Wolimy uprzedzić fakty. Rozumiem. Problem w tym, że po drodze padły nam dwa konie, a kolejne dwa są za słabe, żeby jechać. Jakoś sobie poradzimy. Zresztą, wyjeżdżamy dopiero jutro. Dziś nie ma co się martwić. Ta. Wybaczcie, idę porozmawiać z kupcem, który może zgodzi się wymienić nasze dwie szkapy na zdrowego konia. Żeby Waldo jutro też nie musiał się o nic martwić. Może moglibyśmy wam jakoś pomóc? Och, nie przejmujcie się nami. My zawsze sobie radzimy, prawda, Ciri? Mówcie lepiej, co was sprowadza. Chciałam przeprosić. Zniknęłam wtedy tak nagle. Daj spokój. Ważne, że wróciłaś i jesteś cała. To dla was. Tyle, ile mi wtedy pożyczyłeś, plus mała nawiązka. Ciri, wiesz, że tego nie wezmę. A ty wiesz, że nie przyjmę odmowy. Wiem. Zagrajmy o to. Dalej się ścigasz? Jasne. No to proponuję wyścig. Geralt, idziesz z nami? Chętnie. No to rozumiem. Chodźcie. Spoko. Parę minut nas nie zbawi. Na zabawy, nie? Geralt, wybierz jednego z tych. Idę, idę. Nie mogę na swoim jechać. Oh. Jedziemy! Kiedyś byłaś szybsza! Daję ci fory! A ja wam nie. Mam nadzieję, że zaraz mi się nie skończy. Szybciej! Zostajesz z tyłu! Speed. Patrz przed siebie, bo spadniesz! Coś nagle zwolniłeś! Bo chcę mieć równo z tobą! No. Jak w Forzie prawie, nie? Wczoraj pojeździłem w Forzie. Ciągle jeszcze potrafię cię prześcignąć. Dałam ci wygrać. Piękny wyścig. No, trzeba to uczcić. Zostańcie z nami. Mamy kilka beczek najlepszego ketweńskiego. Zaraz wszyscy się zejdą i zapłoną ogniska. Ta noc będzie nasza. Nie, ja nie piję. Kilka godzin później. Wiesz... Miał być wyścig. Może to nie moja sprawa, ale cieszę się, że w końcu zeszliście się z Yennefer. Ja też. Chwilę wam to zajęło. Chyba oboje musieliśmy do tego dojrzeć. No więc... No jak to było? No wiesz, kiedy życzenie przestało działać. Jak się czułaś? Staliśmy tam oboje na szczycie góry. Patrzyłem na nią i... I czułem... że jestem na właściwym miejscu. Wreszcie. Jeszcze wina? Dzięki. Cieszę się, że zostaliśmy.
Ja też. W końcu odpoczynek. Lubią cię tutaj. Ja też ich lubię. Najchętniej przystałabym do nich. Piła, ścigała się, podróżowała od miasta do miasta i nie przejmowała się niczym. A czym się przejmujesz? Tym, co nas czeka. Nie będzie łatwo pokonać Gon, ale będziemy mieć wsparcie Loży i Avalacha. Damy sobie radę. Obawiam się, że w moim przypadku starcie z Gonem to będzie dopiero początek. Co masz na myśli? Obiecałaś! Żartowałam! Czasem chciałabym być taka jak oni. Mnie też bycie Wiedźminem czasami ciąży. Tak jak mi moje dziedzictwo. A chciałabym być zwyczajna. Ej, fajnie by to wyglądało, jakby Geralt do nich dołączył, nie? Nauczy się żonglować. Takie tam. Problem w tym, że nie jesteś zwyczajna. Narodziłaś się do wielkich rzeczy. Słyszę to od urodzenia. Wszystko przez tę cholerną starszą krew. Mój dar i przekleństwo. Nie trafiłem. Dzięki niej mam te wszystkie zdolności, ale przez nią całe życie uciekam i ukrywam się. Dlatego czas z tym skończyć. Pokonamy Eredina i wreszcie będziesz wolna. Czyżby? Oprócz Eredina jest jeszcze kilka osób, które mają wobec mnie plany. Kiedyś czarodziejki z Loży, teraz mój ojciec, nawet Yennefer. Nie wymieniłaś Avalacha. Z Avalachem jest inaczej. Jemu zależy na tym, żeby mój dar nie wpadł w niepowołane ręce. Nie wymknął się spod kontroli. Dlatego mnie uczy i chroni. Im szybciej pozbędziesz się złudzeń, tym lepiej. O czym ty mówisz? Nadejdzie dzień, w którym i Avalach poprosi cię o przysługę. Być może, ale nawet jeśli, to za bardzo, bardzo długi czas. Jestem pewna, że cokolwiek to będzie, da mi wybór. Będę mogła odmówić. Obyś się nie myliła. Zobacz, Pablo żongluje. Kiedyś się tego nauczę. Niezwykle przydatna umiejętność. No, nareszcie was znalazłem. Dobrze się bawicie? Wyśmienicie. Ogniska, wino, żonglerzy. Czego chcieć więcej? Wymieniłbym jeszcze co najmniej kilka rzeczy, ale co tam? Wyglądasz na strapionego. Coś poszło nie tak z kupcem? A, daj spokój, o wymianie nie było nawet mowy, a za zdrowego konia krzyknął taką cenę, że głowa boli. Dlatego musimy zdobyć konie w inny sposób. Aha, wyczuwam kłopoty. Wiedziałem, że ci się spodoba. Chcemy się zakraść do jego stajni. Ma tam chyba ze 30 sztuk. Kilka mniej nie zrobi mu różnicy. Idziecie z nami? Jasne. Może da się to załatwić w inny sposób. Tak się składa, że mam trochę gotówki. Mogę wam pożyczyć. Nie będziemy mieli jak oddać. Nie musicie oddawać. Szczodra propozycja, ale na niewiele się zda. Kupcowi chodziło o nas, a nie o nasze pieniądze. Powiedział, że z takimi łachudrami handlować nie będzie. A skoro nie możemy handlować, pozostaje je ukraść. No dobra. A co robić? Trzeba pomagać innym w potrzebie. Tak, tak, tak. Muszę przyznać, że nie wyglądałeś mi na takiego... Jakiego? Równego. No to w drogę. Widzimy się obok stajni. No tak. Od zabijania potworów do... Będę kradł konie, tak? Egar, stań na straży. My z Ciri dostaniemy się do środka. Dobra. Trudno dziś o dobrą straż. Cicho, bo się obudzą.
śpi? Czy nie? Śpi, no. Chleba nie chce. Jest no klucz. Proszę. No proszę. Szybko, właśnie. Nareszcie. Jaką tę mandamę ma Geralt? Ale to będzie na nich, no bo nie chciał im sprzedać. Teraz mogą mieć problemy. Udało się! Piękna akcja! Widzieliście tych dwóch głupków, którzy nas gonili? O mało nie pogubili butów! Dzięki, Geralt. To było świetne. Fakt. Przyjemna odmiana od zabijania potworów. Dzięki, że nam pomogliście i że nas odwiedziłaś. Dobrze było was znowu zobaczyć. Trzymajcie się i uważajcie na siebie. A ty nie zapomnij o nas. Bywajcie. Kurde, miałem nadzieję, że nagle straż tu przyjdzie. Będą mówili coś tam, że złodzieje, coś tam, a tu Geralt skoczył z mieczem. Mam jeszcze do załatwienia parę spraw w mieście. Nie wiem, coś mi się znalazło. Kto chce jeszcze wina? Porozmawiaj z Jelena. No właśnie, mamy teraz... co mamy? Mamy tak, porozmawiać z Yennefer. Nie gadając z nią? Dołącz do Avalach, okej. Okay. Wielka ucieczka. Spotkaj się z Yennefer w mości Oxmas. Ale czemu mamy z nią teraz porozmawiać? Jak pójdę z nią teraz porozmawiać, to się boję, że... Właśnie. Że to będzie ta misja. Nie wiem. Mamy jeszcze nie poszukiwania. Mamy zrobić... Właśnie. To zamiast tego może zrobimy jakieś zlecenie. W Nowigradzie. A żeby nie zaczynać nowej misji i nie przeciągać niepotrzebnie, to możemy sobie zrobić coś takiego. Niech żyje, niech żyje. Spoko krowa, nie? Jedź, potka. To zrobimy sobie polowanie tak dla odmiany. To będzie w sumie spoko. Następny odcinek zrobię tak, że zrobię jakiś odcinek z główną misją i jeśli zostanie, to też zrobię jakieś polowanie. Polowanie się trochę jest, a na pewno będzie coś ciekawego, więc spoko. Będziemy się dobrze bawić. Nie wiem, czemu tak od tyłu lecę, ale... Tak pojechałem. Okej, to jest tutaj. Witajcie, panie wiedźmin. Widziałem ogłoszenie. A, to pięknie, cudownie. Jestem Brean Hodge i to ja zamieściłem ogłoszenie. Potrzebuję jak najwięcej szczegółów. Oczywiście, oczywiście. Cóż, na skutek serii niefortunnych zdarzeń wszedłem w posiadanie połaci lasu pod Wyrąb. Tuż pod Nowigradem, z dala od traktów, ale blisko portu. Nic, tylko wynająć drwali i liczyć pieniądze. Pytałem o szczegóły związane z potworem, nie z twoimi interesami. Ależ to się bezpośrednio wiąże. Wynająłem kilku krasnoludów, a ci twierdzili, że w lesie straszy.
Myślałem, że robić im się nie chce, ale jak pewnego razu poszli do lasu, to jeden tylko wrócił. Powiada, że jakieś leśne licho ich napadło. Biorę to zlecenie. Gdzie jest ten drwal, co przeżył? Pewnie kręci się po okolicy. Ostatnio go widziałem, jak przepijał wypłatę. Powiada, że musi uczcić śmierć kompanów. A, tu jest jakiś typek. Witaj, wędrowcy. Pierdolniesz kielicha za spokój moich zmarłych druhów. Ty on cały czas pije to? Takich kurwa sponiewierało. A ja nawet nie wiem, co to było. Nie wiem, komu wygrażać. Rozmawiałem z niejakim Brianem Hotrzem. Opowiedział mi o śmierci twoich kamratów. Tłumaczyliśmy Kutasowi, że w lesie coś się zalęgło, ale nie chciał wierzyć. Wynają mnie do wytropienia leśnego potwora, który napadł na drwali. Tak? W takim razie odszczekuję, co żem powiedział. Dobry z niego chłop, chociaż nie Zapamiętasz z tego napadu? Wracamy ci z lasu, obładowani drewnem jak stare wałachy. A tu jak coś, kurwa, nie zawyje. Coś jakby basiur. Bierzemy nogi za pas, ale koło odwozu się zaklinowało. Magnus Richter powiada, żebym biegł do chaty po kuszę. No to biegnę. Wracam ci ja do lasu, a tam jest na kurwa jadka. Nawet nie rozpoznałem, który gdzie leży. Dzięki. Bardzo mi pomogłeś. Zapierdol to świństwo. Wszyscy by chcieli za darmo. Oj, jest kawałek tam. Dobra, przebiegniemy się tutaj i teraz sobie przywołamy płotkę. Naprzód. Lecimy na nią i naprzód. Czyli mamy zlecenie na potwora, coś w lesie. Lecimy na miejsce, zbadamy sobie sytuację i będziemy wiedzieć, o co chodzi. A nie, jedziemy się do chatki. W którym to się stało? Poziom był 78, więc nie będzie problemu. Zresztą nic się, mam nadzieję. Obstawiamy, co to może być. Nie wiem. Może bies. Coś go zszarpało. Tata drwali chodsza. Powinienem poszukać miejsca, gdzie zginęli. Głębokie kolejny. To musiał stać wóz drwali. Potem pojechali tą drogą, pewnie w stronę wycinki. No to dobra, pojechali drogą, więc lecimy drogą. Krasnoludy i coś dużego. Jeden z krasnoludów odszedł w tę stronę. Korzenie przygniotły krasnoluda do ziemi, tak że się udusił. Chyba utopcy są. Co, nic jeszcze nie mogę zbadać? Nie ma już nic?
Ranny uciekał tędy. Mocno krwawił. O, tu jest jeszcze jeden. Krasnolud ma głęboką ranę na plecach. Wykrwawił się. Ej, no ale trochę przesadził. Powiedział, że ich nie rozpoznał, nie wiedział, który to jest który, a... No dobra, no. Zarysował pazurami skałę. Musiał być rozwścieczony i silny. Wszystkie ślady wskazują na Leszego. Młody osobnik. Pewnie niedawno pojawił się w tym lesie. Muszę znaleźć jego totem. Kruki służą Leszym. Powinny być przy totemie. To nie ptaki Leszego. Fałszywy trop. Dobra, ale okej, Leszy. Nawet myślałem o Leszy. Przez to, że tamten był przygnieciony drzewem. Z ziemi. No, to jest to. Wygląda na to, że to tylko zwykłe kruki. Nie ma śladu totemu. Oto i totem Leszego. Jak go zniszczę, zdenerwuje się i wyjdzie z nory. Co to jest? Jeszcze będzie silny, tylko że no ja mam większy poziom. Nie robi mi zbytnie problemu. Dobra, ja wziąłem trofeum, dobrze. Co to był? Co już go nie ma? Co ty mówisz? Nikt cię tu nie chce. Co ty gadasz do mnie, ziomek? A, to skojarzył. Po prostu byli w pobliżu. Dostałem jakiś miecz, unikat. No, dzięki. Idziemy po nagrodę. Ale tu jest sporo zyskojatek elfów. Geralt, szybciej. Teraz idę przodem. O,
dobra, mniej więcej. Idźcie swoją drogą. Witajcie, panie Wiedźminie. Docenie wykonane. Zabiłem Leszego, który napadł na drwali. A, to wspaniale, cudownie. Co prawda będę musiał znaleźć nowych drwali, ale chętnych do pracy nie brakuje. A nie przyjdzie tu jaki nowy Leszy? Zawsze może się zdarzyć. Wtedy będziesz musiał poszukać Wiedźmina. A, no tak, no tak. Oczywiście zapłata ci się należy, bo ja nie z takich, co to nie płacą za dobrą pracę. No, bywaj. Coś się wierzyć nie chcę. Panuj się. Następny punkt. Dobra, a co dalej? To mamy, postać nie. Gdzie rozkładam pewnie i tak, ale to dobra, improwizuję. Możemy porozmawiać z Yennefer. Także jale to do Yennefer i widzimy się w kolejnym odcinku. Dziękuję i do zobaczenia. Pa, 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 pa. Dzięki.